Ten dzień trzeba koniecznie rozpocząć od kubka gorącej kawy. Bierzemy przykład z mieszkańców Bergen. Mokre ulice i nieustannie padający deszcz ich nie odstraszają. Realizują kolejne punkty dnia. Biegają, spacerują. Właściwego rytmu miasta wydaje się pilnować Ludwig Holberg, ojciec duńskiego teatru. Tak, tak, duńskiego. Jego pomnik stoi w centrum Bergen, bo tutaj się urodził, ale Holberg oświeceniowe idee rozpowszechniał w Danii. Tam też tworzył i był profesorem na Uniwersytecie Kopenhaskim. Ale wróćmy do naszego planu. Znalazłem się teraz w porcie naprzeciwko Bergen, a więc tej turystycznej wizytówce miasta. Pójdziemy za chwileczkę ją zwiedzać. Zanim jednak tam pójdziemy, jeszcze kilka takich turystycznych ciekawostek i faktów. Właśnie z tego miejsca wypływa się na norweskie fiordy, na krótką 3-godzinną wycieczkę, ale można już zasmakować tej niezwykłej przygody. Bergen zresztą to miasto bardzo atrakcyjnie położone wobec innych europejskich portów i ten właśnie fakt przyciągał tutaj kupców z całej Europy. Wszędzie wokół pełno wody, żaglówek, łódek, większych motorówek. Podobno wśród norweskich tysięcy wysepek i fiordów pływa około 400 tysięcy łodzi. Zresztą król Olaf V w 1928 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie wywalczył złoty medal w żeglarstwie, a więc chyba jest to jedyny król, który może się poszczycić olimpijskim medalem. Ale tak spacerując dotarliśmy już właśnie, tak jak powiedziałem, do Bergen i za mną te kupieckie domki, które są wizytówką turystyczną tego miasta. I teraz możemy się przyjrzeć fasadom kupieckich domków. Prawda, że wyglądają znajomo? Zdobią karty wszystkich przewodników turystycznych po Norwegii. Jeśli miasto w swoim architektonicznym krajobrazie ma takie perełki, które wywołują efekt wow, może liczyć na tysiące turystów i tak na pewno jest właśnie z dzielnicą Bergen w Bergen. Ale ich historia nie jest wcale sielankowa. Była zdominowana przez krwawe negocjacje i dominację niemieckich kupców hanseatyckich oraz wypalana płomieniami pożarów. Drewniane domki kupców stoją frontem do portowego nabrzeża. Są to 2-3-piętrowe domy. Były budowane po 1360 roku, kiedy to Liga Hanseatycka powołała kantor w Bergen, czyli placówkę handlową. Przez kolejne stulecia do portu zawijało coraz więcej statków, głównie ze zbożem, piwem i tkaninami, a w świat wypływały z suszonym dorszem. Handel kontrolowali niemieccy kupcy z Ligi Hanseatyckiej. Tak było aż do 1761 roku. Wtedy Bergen opuścił ostatni sekretarz Hanse. Jeszcze na chwilę powrócę do tego morskiego wątku miasta Bergen. Poprzez 9 wieków napływali tutaj mieszkańcy różnych krajów i trudno się dziwić, że wśród dzisiaj tych prawdziwych Bergeńczyków wielu ma obce korzenie. W szczytowym momencie, na początku XVII wieku, samej tylko Szkocji dotarło tutaj około 400 okrętów. Możemy zatem sobie wyobrazić, jak ważnym miastem było Bergen, najdalej na zachód wysunięte portowe miasto Norwegii. Nawet rodzina Edwarda Grieka to nic innego jak odłam jednego ze szkockich klanów, klanu MacGregorów. Pozostałością po tamtych czasach była nazwa Tyskebrygen. Tyske niemieckie, Bergen nabrzeże. A jak ono wyglądało w tamtych czasach? Naszą wyobraźnię może zaspokoić ilustracja z Muzeum Hanseatyckiego w Bergen. Na zdjęciu z 1890 roku widać ciągnący się wzdłuż wybrzeża drewniany pomost, przy którym cumowały statki. Ten szereg zabytkowych budynków jest jednym z 7 norweskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Były budowane w gęstej zabudowie. Oddzielały je wąskie, wykładane drewnem uliczki. Drewniane ulice zachowały się do dziś i stanowią turystyczną atrakcję. Dziś przechadzają się po nich turyści, którzy chłoną zapach drewna, cieszą oczy obrazami kolorowych budynków, a do uszu docierają odgłosy skrzypiącego drewna. Niestety, większość budynków to pieczołowita rekonstrukcja, bo taka zabudowa sprzyjała pożarom, które trawiły te budynki. Na szczęście dla nas były niestrudzenie odbudowywane przez społeczność Bergen. Obecnie hanseatycką zabudowę Bergen tworzy 61 drewnianych domów. Kupiecka dzielnica zachowała handlowy charakter do dnia dzisiejszego. W drewnianych domach znajdują się sklepiki, restauracje, puby i muzea. Na tyłach
Bryggen znajduje się jeden z najstarszych kościołów kamiennych w Norwegii i najstarszy w Bergen, kościół świętej Marii z XIII wieku. Ten romański kościół w czasach Hanzy był świątynią niemieckich kupców. Pora już opuścić Bryggen, główną atrakcję Bergen, którą rocznie odwiedza około 900 tysięcy turystów. Teraz czas na spacer najszerszą ulicą w centrum Bergen. Jak się domyślacie, będzie to deptak, ulica Torgalmenningen. Torgalmenningen to bardzo szeroka ulica, wokół której skupia się życie handlowe. Jest tutaj także wiele restauracji. W jego najwyższym punkcie na północnym krańcu uwagę przykuwa piękny pomnik morski. Oglądałem go z zainteresowaniem z każdej strony, bo każda z nich przedstawia inną epokę żeglarzy. Od wikingów począwszy. Składa się z 12 postaci męskich i płaskorzeźb w dwóch wysokościach. Znakomici żeglarze z epoki wikingów patrzą na zachód, marynarze ze wczesnej epoki nowożytnej na północ. Ci z XIX wieku patrzą na wschód, a żeglarze z XX wieku patrzą w kierunku południowym. W każdej epoce swojego przedstawiciela ma klasa biednych i służalczych, klasa średnia i elita. Ale wróćmy na deptak. Latem zatłoczony, zimą z powodu deszczu i zimna, głównie wieczorami, nie przez turystów, a studentów i mieszkańców miasta. Ulicą Torgalmenningen idę w górę, tam znajduje się bardzo fajne osiedle drewnianych domków. Do wspomnianej dzielnicy, której część widzieliście już w pierwszym odcinku, nie jest daleko. Zaledwie kilkaset metrów. Niestety, pod górę, w kierunku południowym od Zatoki Wagen. Kiedy pada deszcz, spacerowanie, tym bardziej filmowanie nie jest rzeczą łatwą i przyjemną. No chyba, że znajdujemy się w takiej scenerii jak tutaj w Bergen, na jednym z osiedli, które spotkałem spacerując pod górę z tego szerokiego deptaku centrum handlowego, centrum Bergen. No i trafiłem właśnie na to przeurocze osiedle drewnianych, starych domków. Jeśli ta zabudowa przypadła Wam do gustu, to mam dla Was niespodziankę. Odbędziemy krótką podróż w czasie do jednej z naszych poprzednich wizyt w Bergen. Byliśmy wtedy w niezwykłym muzeum, takim, które naprawdę oferuje podróż w czasie. Muzeum Starego Miasta Bergen, Skansen, w którym zgromadzono 50 budynków z okresu od XVIII do XX wieku. To doskonała rekonstrukcja norweskiego miasta ze sklepami, szkołą, zakładami usługowymi, gabinetem dentystycznym. I co najważniejsze, spotkamy tam mieszkańców tego miasta. W ich rolę wcielają się aktorzy ubrani w tradycyjne stroje. Obsługują w sklepach, opowiadają o historii tego miasteczka, ale też o określonych godzinach odgrywają humorystyczne sceny z życia miasta, które gromadzą i bawią zwiedzających. They do manage quite well without you, don't they? Yes, I do. Yes, well, think about that. Why don't you? You know. Dzieci, te małe i te duże, mają sporą frajdę, bo mogą korzystać z zabawek z XIX i XX-wiecznego Bergen. Skansen znajduje się nieco na uboczu i trzeba tam dojechać autobusem lub samochodem, ale naprawdę warto. Nam pozostała dzisiaj jeszcze podróż do dzielnicy Fana. Stoi tam drewniany kościółek Fantoft, bliźniaczo podobny do świątyni Wang z Podkarpacza. Jeśli go nie widzieliście, to klikając w link u góry ekranu, możecie zobaczyć film z wycieczki do świątyni Wang.
Kolejną atrakcją w Bergen wartą zobaczenia jest kościół klepkowy Fantoft. Jest to rekonstrukcja pierwotnego kościoła, rekonstrukcja z 1992 roku. Trzeba ją było wykonać, bo ten pierwotny spłonął. Jedyną częścią oryginalnego wyposażenia jest metalowy krzyż, który znaleziono w popiele. Przed kościołem stoi inny krzyż, kamienny, przy którym gromadzili się pierwsi chrześcijanie, zanim wybudowane zostały kościoły. Ten kościółek także odwiedziliśmy podczas letniej wizyty w Bergen, ale postanowiłem wam go pokazać. Jest tego warty. W pełnym wrażeń dniu znów zastał nas wieczór. Dzień dobiega końca, ale już teraz mogę zdradzić, że trzeciego dnia pogoda diametralnie się zmieniła. Zaświeciło słońce, spadł śnieg, a ja wjechałem kolejką na Floyen. Pokażę wam też niezwykłą królewską salę, ale to już w trzecim odcinku. Zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania i zadawania pytań. Cześć, do zobaczenia w ostatnim odcinku ze styczniowej wyprawy do Bergen.